Malarstwo batalistyczne albo po prostu sceny bitew prezentowane przez malarzy mają często to do siebie, że wyglądają na pierwszy rzut oka jak podłoga w trakcie mycia albo zbyt mocno ścięta jajecznica. Chociaż ma to głęboki sens, bo na prawdziwej wojnie też jest tak, że wszystko dzieje się naraz i w sumie to trudno o ogarnięcie sytuacji. To jednak sprawia to, że bardzo ciężko na poważnie traktować nawet najbardziej wybitne dzieła, bo żeby zobaczyć na nich coś więcej niż na przykład fakt, że obraz przedstawia zwycięstwo jednej albo drugiej strony, to potrzeba lupy, podręcznika do historii i często też osobno tłumacza z łaciny. W tym materiale spróbuję Cię przekonać, że obraz, który na pierwszy rzut oka wygląda właśnie jak taka rozkopana działka Twojej babci przed wsadzeniem bazylii, to tak naprawdę jest to pigułka wiedzy na temat bardzo ciekawej historii związanej z losami Polski w XVII wieku. Józef Brandt, czyli autor tego tworu kultury, był trochę jak Twój dziwny kolega z podstawówki, z tym, że zamiast dinozaurami on interesował się i fascynował historią Kozaków, Szwedów i Tatarów. Właśnie z tymi ostatnimi, czyli z wojnami Rzeczypospolitej z Hanatem Krymskim związany jest ten obraz. Tatarzy w XV, XVI czy XVII wieku byli dla Europy tym, czym dla klasy humanistycznej są lekcje chemii i fizyki. Chociaż przez dłuższy czas nie zajmowali oni większość uwagi państw na starym kontynencie, to jednak regularnie osłabiali większość tych państw i po prostu wkurzali. Wkurzali dlatego, że byli jak tacy lądowi piraci. Łamali wiele schematów, bo w odróżnieniu od chodzących w 100-kilogramowych zbrojach typowych europejskich zbrojnych, mało interesowało ich zajmowanie ziem czy branie udziału w turniejach rycerskich. Woleli po prostu okradać, rabować i mniej lub bardziej niepostrzeżenie łupić ziemię kolejnych państw i potem szybko wracać do siebie razem ze wszystkim, co udało im się wydropić i ze wziętą do niewoli ludnością. Pokonanie Tatarów, jak to się mówi na historii, w otwartym polu, po prostu w bitwie, graniczyło z cudem, dlatego że z reguły preferowali oni manewrowanie, uciekanie i prowadzenie takiej wojny, do której prawie żadna normalna, konwencjonalna, jak to się mówi, armia nie była po prostu przygotowana. Jedyny moment, w którym Tatarzy faktycznie byli wrażliwi na ataki, to wtedy, kiedy niczym studenci wracający na kolejny semestr z domu rodzinnego byli po prostu obładowani zdobyczami ze swojej wyprawy. Mało który kraj wiedział o walce z Tatarami tyle co Polacy, którzy w swoim CV w XVII wieku mieli już kilka dobrych stuleci walk z Hanatem. Losy naszego kraju w starciach z Tatarami to był prawdziwy roller coaster, ale ponieważ nie ma co się oglądać na swoje błędy, a warto celebrować sukcesy, jak powie Ci zresztą każdy coach, będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. To obraz Brandta przedstawia bitwę jednoznacznie wygraną i w ogóle historię jednoznacznie pozytywną. W sumie, mimo że obraz przedstawia faktyczną bitwę, dokładnie jeśli chcesz wiedzieć, to starcie z 5 czerwca 1624 roku pod Martyniowem, w której to armię Korony Polskiej dowodzone przez Stanisława Koniec-Polskiego, zwanego przez kolegów szafą z oczami, zmiotły całkowicie z powierzchni ziemi armie tatarskie, to jednak na pierwszym planie widzimy coś innego. Buzię widzę! Twarz widzę! Buzię! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzimy wyswobodzonych z Jasyru, czyli z niewoli tatarskiej, szlachciców, kobiety oraz dzieci, a także łupy porzucone przez Tatarów, którzy uciekają. Krowy, wielbłądy i oswobodzone konie są w sumie dla artysty ważniejsze niż ten właśnie łomot sprezentowany pod Martyniowem Tatarom. Jeśli pokusimy się dodatkowo o interpretację symboliki zawartej w tym dziele, której odczytanie jest równie skomplikowane co konstrukcja torebki foliowej albo odcinek autostrady A4 między Skrzypnikiem a Śleszowem, to zauważymy, że po lewej stronie obrazu, po której widzimy wojska tatarskie, mamy chmury, a po prawej słońce, co zwiastuje poprawę sytuacji i pokonanie dobra przez zło. Józef Brandt, malując perspektywy XIX wieku, trochę oszukuje, bo o tym, że zwycięstwo pod Martyniowem zapoczątuje nowy okres w dziejach wojen polsko-tatarskich, warunki pogodowe w tamtych czasach raczej nie mogły jeszcze wiedzieć. Rozbicie tak zwanej ordy tatarskiej, wracającej z wyprawy, która do tej pory szła dla nich tak gładko jak sprawdzian, w trakcie którego nauczyciel wychodzi na korytarz odebrać telefon, już na dobre zmieni stosunek sił w regionie i umocni pozycję Rzeczypospolitej w relacji do właśnie Tatarów. Jeżeli Twoja wiedza na temat historii relacji polsko-tatarskich jest równie imponująca, co zdolność kredytowa przeciętnego studenta, to zachęcam Cię do tego, żebyś razem ze mną i obrazem Józefa Brandta zaczął lub zaczęła rozumienie tych wydarzeń od końca. Podobnie jak malujący ku pokrzepieniu serca
co w XIX wieku Brandt, mamy ten komfort, że możemy sobie wybierać, obwąchiwać i poznawać historię tak wybiórczo, jak tylko nam się podoba i składać ją w całość niczym puzzle. Jak zwykle dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałeś do końca, to jestem pod olbrzymim wrażeniem. Impressive. Możesz pochwalić się tym i przypieczętować swój wielki sukces, zostawiając mi łapkę w górę, subskrybując mój kanał, jeśli tego nie robisz, i pokazując ten film przynajmniej 15 osobom z twojego najbliższego otoczenia. Mam na myśli rodzinę, znajomych, czy osoby, które po prostu spotkasz na ulicy.